odzyskania naszej niepodległości. To nie tylko nasze święto, ale święto również wszystkich pokoleń, tych, które były przed nami, które walczyły, ginęły o to, żeby Polska była Polską. O to, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnym, suwerennym kraju. Jakkolwiek możemy mieć pretensje do siebie samych, do rządzących, innej ojczyzny nie mamy i nie chcemy. Ona jest nasza. Wiemy, że zdobycie jej niepodległej było okupione straszliwą ofiarą. Nie ma innego narodu w Europie, który miałby tyle po całym kraju rozsianych mogiłek. Mogiłek tych, którzy złożyli najwyższą cenę za to, żebyśmy w Niepale żyli. Myśląc o tym święcie, myślę również o nich i o tysiącach, dziesiątkach tysięcy i setkach takich jak oni, bohaterskich, o których mało kto dzisiaj wie, może tylko ta ziemia. Szanowni Państwo, tyle ich odwagi, tyle ich bohaterstwa i cierpienia, ile naszej o nich pamięci. Słuchając dzisiaj tego koncertu, pomyślmy o tych, którzy tego dnia, 11 listopada, nie doczekali. Szanowni Państwo, chcemy rozpocząć oczywiście po Marsz Polonia, który musiał dzisiaj zabrzmieć na początek naszego koncertu. Chcemy zacząć od pieśni żołnierskich, które znają Państwo wszyscy. Zresztą mają Państwo teksty. To pieśni żołnierskie z lat 1917-39. Znamy, ale za chwilę będą Państwo mogli zaśpiewać razem z nami. A opracował tę wiązankę Julian Petkowski. Dziecinna ufa, że dobroć jest zawsze dobrocią. Jak liście, gdy się złocą, jak w polu kłos dojrzewa, jak w zimie śnieg pada. Tu wierzę wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty. Jeszcze świętsza jest na serca w plecaku napisanego przez Michała Zielińskiego, a śpiewać będzie Wacławiak. Na wojenkę poprzez góry, lasy, pola i ze
śmiercią szedł pod rękę. To jest żołnierstwo do lat. I choć go trapiły wielce, uległ do szczytu. Obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej. Gdy dzieci nasze zaraz ujrzą słońce swobody w całym jej blasku. Z wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej. Razem z wami ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra ojczyzny i jej obywateli. Odtąd nie... Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że jesteście czołową kolumną Wojska Polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie kraju naszego. Przed nami bój śmiertelny. Wierzę, że Bóg jest z nami. Józef Piłsudski. Dzisiaj dla państwa Marsz Lotników, gra dla państwa orkiestra koncertowa, chór nauczycielski, a dyryguje dowódca Orkiestry Sił Powietrznych w Poznaniu, major Paweł Joks.
Polska żyje w nas, Korcza i Kajnego w opracowaniu Juliana Kwiatkowskiego z Towarzyszeniem Chóru Nauczycielskiego imienia Stanisława Wiechowicza śpiewa Jaromir Trawankowski. Kiedy światu się zdawało, że na zawsze Sparta spadł, że nie złoży nikt jej w całość, że nie wytrze z plaży płat, polski żołnierz w obcej stronie na Europę krańca gdzieś, więc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska typowy, że tam jest przepiękne solo na trąbkę. Solo przeznaczone dla najlepszych mistrzów, wirtuozów tego instrumentu. Ale mamy takiego. Nazywa się Tomasz Szwedzki. Tęsknota żołnierza. Lepiej z muzyką Artura Żalskiego w opracowaniu Józefa Ruska. Śpiewa Adam Pasiewicz. Gdzie może być lepiej, gdzie może być ładniej, niż na warcie nocą, gdy ci stać wypadnie. Gdzie może być lepiej, gdzie może być milej, gdy po nocnej służbie zrzędzie się przez chwilę. Czy powódka, czy trupę ćwiczenia, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Kiedy miną lata, wrócą te wspomnienia, gdy zaśpiewa syn i wnuk. Gdzie może być lepiej, gdzie może być ładniej, tylko wśród żołnierzy każdy to odgadnie. Gdzie może być lepiej, gdzie może być milej, tylko wśród żołnierzy, choćbyś był cywilem. Proszę Państwa, i znowu nasz gość z orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Tomasz Szwedzki. Tym razem w takim drobiazgu, ale bardzo pięknym, nazywa się Ero. Muzyka i opracowanie Franz Batz. Tomasz Szwedzki. Thank you.
Polsko z muzyką Renaty Gleinert ze słowami Piotra Łosowskiego. Śpiewa Wacław Wacławek. Kwitły maki czerwone jak krew. Piosenko ballado żołnierska, srebrna to znajoma i bliska. Zawsze jesteś potrzebna i pierwsza u każdego polskiego. Jeśli ktoś po raz pierwszy z nami występuje, to musimy go obdarować kwiatkiem. Jest to Marta Krawczyńska. Myślę, że na zakończenie możemy jeszcze raz powtórzyć wiązankę pieśni żołnierskiej wspólnie. Zapraszam Państwa.